Co się stało z ekranem? Czekaj, wróć. No, siema, witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku sobie będziemy przekładali Irminię, bo wyliniała, a ona dostała takiego przyrostu, że znowu trzeba ją przekładać, więc to już będzie chyba trzeci odcinek o niej. I przy okazji wam pokażę terafosę, bo mi wyliniała i spróbujemy sobie ją nakarmić, bo to jest żarłok. I sobie spróbujemy nakarmić jeszcze formik topusa i przy okazji może pokażę wam moją metalikę, bo widzę, że teraz sobie chodzi, więc jeśli się uda, to wam ją pokażę. No to oglądajcie film. Jeszcze tak tylko zapomniałem wam powiedzieć, że założyłem swój serwer na Discordzie, więc kto chce, to może wbijać, link będzie w opisie. No i można wbijać. No, oglądajcie dalej. Tak, tu jest moja metalika, tylko światło, o, siedzi tam. I teraz tak, ona jest strasznie puchliwa, nie wiem, czy jak na nią poświecę, to ona zaraz nie ucieknie. I teraz tak, musimy zrobić bardzo delikatnie, wyciągnąć tą szybę, bo to jest strasznie płochliwy pająk. Dobra, idzie. Tu mam, patrzcie, tak na styk z tą szybą. Jedno, nie, proszę, nie. Nie. Tylko nie to. Kurde, no, nie zobaczymy jej. Aczkolwiek mam do tego właśnie pensetę. Ją tak lekko szturchnę, żebyście mogli zobaczyć, jak ona pięknie wygląda. Tylko boję się, że jak ją tyknę, to ona właśnie tutaj przejdzie i wleci mi do nory. Więc nie wiem, jak ją tak szturchnąć, żeby było coś widać. Nie. O tak, tak. O, stań, dobra. Stań sobie i teraz mogę nam... No tak, światło. Światło nam płoszy, ale patrzcie, jak ja mam kamień w tym terrarium, to jest masakra. No... O, teraz ją będzie wi... No... Pokazuje swoje szybkości, panienka. No jak to zrobić, żebyście mogli ją zobaczyć ładnie? O! No, jeszcze trochę. Jeszcze troszkę. Dobra. Mamy to. Zobaczcie, jaką mam piękną metalikę. Nie wiem, czy z dźwiękiem będzie wszystko git, ale powinno być. Nie no. Ładna jest, ładna, naprawdę. Jeszcze ją tak tyknę, żeby się rozprostowała. O, no. O, zobaczcie. Ładna jest. Nie wiem, ile ona... Gdzie jest moja linijka? Dobra, nie mam linijki, nie wiem, gdzie ona jest. Spójrzmy sobie ostatni raz na nią. I dajmy już jej spokój, nie denerwujmy jej, bo to jest strasznie puchliwy pająk. Nie wiem czemu, niby metalika, ale no puchliwa, strasznie, pewnie jakby zakładał szybę, to no ucieknie. Oczywiście, szybko uciekła, no strasznie puchliwa jest. A mamy już tutaj naszą Irminię. Z tego co widzę, Irminia nie jest nawet w gnieździe. Siedzi sobie tutaj, o, nie zobaczycie jej, bo światło. O, widzicie? Tu jest nasza Irminia. Plan jest prosty. A nie, jaki prosty? Boże, chciałem ją przekładać, a ja nie zrobiłem tego. Terrarium, pudełka. Jezus, ale jestem odklejony. To jednak jeszcze musisz chwilę poczekać. Mamy naszą tubę. Więc ja zaraz ją zaaranżuję, będziemy przekładać. No to tak, standardowo sypiemy torfu. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Bo jak się to uklepie, to powinno być dobrze. Jest to pająk nadrzewny, więc nie potrzebuje jakoś dużo tego podłoża. Kurde. Teraz mam tu takie coś. Tylko no, jest to trochę małe. Ale większego nie mam. Muszę... Messenger, kurde, cicho bądź teraz. Muszę kupić, ale póki nie mam, wstawię to, jak kupię, to zmienimy sobie aranżację. No, tyle, nic więcej tu nie dodaję, no bo po co, nic tu jest nie... Dobra, czekajcie, sorry, to już ładnie widać. Mogę palnąć gdzieś tak troszeczkę mchu, tu na przykład. O. No i dobra, więcej nie będę dawał,
Albo dobra, dam coś, od czego jestem uzależniony i muszę po prostu dać. Cacy, ślicznie, pięknie. Mogło być lepiej, ale lepiej mi się nie chce. No, to teraz możemy przekładać Irminię. Bierzemy naszą Irminię. Siedzi tutaj. Kurde, światło muszę dać z drugiej strony, wiecie? Bo skoro... O, teraz. Tylko żeby kadru mi nie zasłaniało, bo teraz pół kadru jest lampa. O, dobra. Czasy. Może jeszcze trochę zmniejszy kadr? O, dobra. Teraz musimy ją sobie wygonić. Tylko jak to zrobić, żeby ona nie uciekła? Nie mam pojęcia. Po prostu zobaczmy. Zobaczmy, czy ona uciekać będzie, czy nie. O. No. No. Aha. Ona nam się stawia. Jest to, jak widać, nerwus. Więc ona nie będzie współpracować. Tylko nie gryź, bo sobie połamie z helicery, wiesz? Kurde, no. Obróć się, bo nie chcę, żebyś ugryzła tej pęsety, bo sobie jeszcze helicery połamiesz i narobisz. No. Gdzie ty mi się stawiasz, babo? No i idziesz ty do góry. No i będzie kąsać, widzicie? Będzie kąsać. Ledwo co wyliniała, ledwo co helicery stwardniało, a już atakuje, już się stawia. No tak, będziesz bronić swojego gniazda, rozumiem, ale... Tam cię jakoś stryknąć. O, dobra. I teraz... Ale ona jest, kurde, skubana szybka. Więc to może być z nią szybka akcja, jak mi zaraz wystrzeli z tego pojemnika. Tylko żeby nie do gniazda, nie do gniazda, nie, nie do gniazda, nie. Nie, o, dobra, dobra, mamy to, mamy to. Ona wyszła, ona już jest teraz pod moją kontrolą. Ona mi nie ucieknie, czy... nie wiem, czy nie ucieknie. Bo tego, no tego nie wiemy, czy ona nie będzie chciała uciec. Zejdź sobie na biurko, pięknie, proszę. Żebyśmy mogli się tobie przyjrzeć. Zejdź mi z tego pojemnika. No. Co ty jesteś taka agresywna? Ostatnio byłaś spokojniejsza, ty. Jakiś tryb ci się włączył? Że ty tak kąsasz? Kurde, tego się nie spodziewałem. Aha, lampa weszła mi znowu w kadr. Ale nie spodziewałem się tego po nim. Po niej w sensie, wiecie? Ona była spokojna. Spokojny baranek to był z niej. Ona nie była taka agresywna. Znaczy, pa, znowu kąsnęła, ty! Co jest z tobą? Przecież ty taka nie byłaś. Ej, no wiecie co? Ona w ogóle nie gryzła kiedyś. Ja się teraz boję, że ona już jest przy samym biurku, nie? Ona zaraz... Jak poczuje biurko, to ja zaraz jak się odpali, to już jej nie będzie widać w kadrze. Ale no... Nie kąsaj już, dobrze? O, patrzcie, schodzi. Tylko jakbyś mogła nie w tą stronę, żebyś... Jak tam wystrzelisz, to będzie problem. Dobra, mamy ją. Mamy ją na biureczku. Pięknie. Ja bym tak kadr obniżył troszeczkę. O, pięknie. Widać ją strasznie pięknie. Nie no, powiem wam, że jest to mega, mega, ale to mega piękny ptasznik. I naprawdę jestem dumny z tego, że jest to samica, bo jest to mój pierwszy pająk. No i jest ją ona. Nią ona. To teraz zróbmy to tak. Mam tutaj tubę. I można po prostu ją popchać pęsetą, żeby wyszła do góry. Albo można zrobić drugą opcję, wziąć pojemnik, nakryć tym pojemnikiem. Więc jeśli wybierzemy opcję z pudełkiem, że ja zrobię tak i teraz ją zamknę, no to mamy 100%, że nam się uda. A jeśli będziemy ją przyganiać tak, to mamy 50%, że nam się uda, więc wybieramy opcję drugą. Bo pewnie liczycie na to, że mi spierniczy. Więc okej. Zrobię wam taką rozrywkę, bo może ucieknie.
nie wiem, ona jest dość szybka, porywcza i z tego co widzę, no kąsa, więc nie zaciekawię. Ja bym ją tak... No rusz ty się. No nie. O, wiecie co? To nie był chyba dobry pomysł. Bo ona, no jest dosyć szybka. Ale w sumie czego się nie robi dla widzów, nie? Tam. No nie, kurde. Weszła mi pod statyw. Ej, nie, ona mi na statyw wchodzi. Nie właśnie na statyw, nie. To nie na statyw masz wejść, to masz na pudełko wejść. No, o, migiem. No jaka ty grzeczna. Zobaczcie. O, zeszła w dół. Ja ją tak popchnę jeszcze. Aha, bo wy już tego teraz nie widzicie. Powiększymy kadr, o. No i patrzcie, teraz tak naprawdę... Ale ładnie, o, jak ładnie widać te nogi pomarańczowe. Czemu niebieskie? Wyostrz się, halo. O, widzicie? Jak ona ma piękne nogi. W sensie niebieskie, bo niebieski ma tu po tej stronie nóg, więc dlatego będziemy niebieskie, ale chodziło mi o to, nie? Więc... I teraz ją wystarczy tylko lekko popchnąć i ona... No dobra, jednak nie tak lekko, ale no, o, widzicie? I ona sobie wchodzi sama. Więc z pająkami nie ma tak naprawdę żadnych problemów. To jest w nowym terrarium, zobaczmy sobie ją. Dobra, mamy problem, bo chciałem teraz nagrać samego pająka, ale skubana już mi... O dobra, wychodzi. Tak, wychodzisz? Czy mam ci trochę pomóc? Chcę ją wygonić, ale nie tak, żeby nie wyganiać jej z pudełka i żeby zeszła nam tutaj na ten korek. Znaczy na korek. Na torf. O. O, stój tak, stój. Pięknie. Zobaczcie, jak ona jest już wielka i jaka jest piękna. Jest naprawdę to dorodny pająk. Podoba mi się. Znaczy dorodny. Ona jest jeszcze malutka, ale miałem w porównaniu do jak była L1, no to naprawdę jest wielka. No więc myślę, że scenę z Jirminią możemy zakończyć. Albo wiecie co? Ja jej jeszcze rzucę karaczana. Może zje. Dobra, wiem, że jest pewnie zestresowana, ale może zje takiego, tylko jakby to zrobić. Dobra, pójdźmy tutaj karaczana. No dobra, nie będzie jeść, chociaż może, ale raczej nie będzie jeść, bo się zestresowała tą całą przeprowadzką, ale ja tego karaczana nie zostawię, to na sobie go na spokojnie zje. Więc z Jirminią to już koniec na dzisiaj. I przechodzimy sobie do Formiktopusa. Mamy tutaj naszego Formiktopusa. Nie mam pojęcia, co to jest za nazwa, nie chcę mi się nawet tego czytać. Już na szarcie miałem z tym problem jakiś. Ale dobra, nieważne. Otwórzmy sobie, czy ja dam radę jedną ręką to zrobić. Tylko ja nie wiem, czy on będzie jadł. W sensie, czy zje na nagraniu. Bo mogę go lekko zestresować otwarciem pojemnika. A u mnie pająny są takie, że jak się zestresują, to nie jedzą. Pająk jest tutaj. Tutaj mamy karaczana. Rzucamy, patrzymy, co się dzieje. Uwaga. Czyżby pająk się przestraszył? Halo? No, zobaczmy, co się stanie. Chyba... O, może coś z tego będzie, tylko... Kurde, o, złapał. No to mamy nakarmionego pajączka. O, widzicie, trzyma sobie, ale on jest taki ładny. Tyknąłbym go, ale boję się, że się przestraszy i ale dobra, tyknijmy go trochę, żebyście zobaczyli jego cudowny odwłok. O, ale tak bardziej w tą stronę. Zobaczcie, jaki on ma cudowny odwłok. No wyostrz się, o, zobaczcie, jaki on jest piękny. No i to też byłoby na tyle z nim. Przechodzimy do Terafosy Apophysis. Mamy tu już nasze pudełko z naszą terafosą. Otwórzmy sobie je zatem. I tak, pierwsze co widzimy, o, były nogi, ale pierwsze co widzimy to jest wylinka. Wyciągnijmy sobie tą wylinkę. Dajmy sobie ją na razie tutaj.
I tak. Aha, najpierw muszę złapać ostrość. Dobra, mamy ostrość, zmienimy sobie światło i ona jest gdzieś taka, o. Na szybko ją rozprostuję, dajcie mi chwilę. Dobra, ona jest gdzieś taka, tak wygląda Ewelinka, do mojej ręki jest gdzieś taka, więc ogromna nie jest. Ona siedzi sobie tam. Tam wygląda, znaczy wygląda. Siedzi. Ale wątpię, żeby ona jadła. Bo jednak ona jest chyba świeża po wylince, więc raczej, chociaż zobaczmy, sprawdzę to. Poruszam pęsetą i zobaczymy, czy będzie jakiś ruch. Nie no, nie jest totalnie zainteresowana. Chociaż no wychodzi niby. Nie, ona się stawia, dobra. Stawia się, jak widać. Więc ona na pewno nie będzie jeść. To ja ją wygonię. Żebyśmy sobie zobaczyli, jak ona wygląda. Jakie ma przyrosty w ogóle. No, szybko. O kurde. Jak ona jest piękna. Ja nie mogę. Patrzcie tylko na to. Patrzcie, jakie ona ma nogi. Ale ten ptasznik jest piękny normalnie. Boże, no co się z tym światem dzieje? Tylko weź tak się przesuń, żebyś... Nie, o nie, ten karapaks. No ostrość, złap się. Co jest nie tak? Denerwuje mnie to nagrywanie dzisiaj, o. Nie no, patrzcie na ten karapaks. O jasny gwint. Ale ona jest piękna, no nie mogę. Cudowny pająk, naprawdę. Ja, nie wiem, co mam powiedzieć, no. Cudowna jest. Przesuńmy pojemnik, żebyśmy mogli zobaczyć ją jakby od przodu. Tylko nie wiem, czy ona nie ucieknie, bo się nie przestraszy. Nie no, zobaczcie. Zobaczcie tylko na nią. O ja. Nie no, spójrzcie. No czy to nie jest piękne? Ja cię chyca, no nie mogę. Ale to jest naprawdę piękny pająk. No zobaczcie, jeszcze te włoski takie czerwone. O ja nie mogę. Ona wylinkę temu jeszcze taka nie była. Ale ona jest piękna, ale wiecie co, jaka ciekawostka? Nie wyczesała się jeszcze ani razu, to jest cud, bo zawsze mi się wyczesywała. Ale nie no, naprawdę, robi wrażenie ten pająk na mnie, ogromne. No zobaczcie ten karapaks. No nie mogę, naprawdę. Wow, no masakra. Masakra normalnie. Ja nie wiem, ale... Przecież zbliżmy się jeszcze do niej troszeczkę, żeby, no ostrość, i się zbliżmy trochę. Ja chcę zobaczyć sobie jej oczka. No i uciekła, no dobra, skoro uciekła, to nie będziemy już jej męczyć i wyciągać, więc ja zamykam to pudełko. No i tyle.